My jesteśmy w miejscu, gdzie my przez te 50 lat bardzo mocno zadziałaliśmy inwazyjnie w tą przyrodę, w szczególności w rzekę, w szczególności w Odrę. Jesteśmy tak naprawdę w aglomeracji śląskiej, znaczy no może już po prostu trochę poniżej, ale skutki działalności aglomeracji no ewidentnie są widoczne tutaj w Odrze. Dzisiaj organizujemy wspólnie ze Stowarzyszeniem Pod Prąd debatę Odra Zdrowa Rzeka, nie bez przyczyny. Używamy tutaj specjalnie tego odniesienia do Zdrowej Rzeki, ponieważ Zdrowa Rzeka to jest podcast, którą Fundacja Hektary dla Natury rozpoczęła po zeszłorocznej katastrofie Odry, żeby tłumaczyć ludziom, czym jest rzeka. Że rzeka to nie jest tylko kanał, który prowadzi wodę, że rzeka to jest jej dolino, że rzeka to jest różnorodne koryto, że rzeka to jest tak naprawdę cała jej zlewnia. Więc rzeka to jest w ogóle ekosystem. I my jako ludzie, chyba po prostu przez te 50 lat, o których Pan mówi, sobie zapomnieliśmy o tym, że to jest ekosystem, o który powinniśmy dbać. Problemem głównym nie jest pytanie chyba i rozwiązanie zagadki, czy warto przebudowywać, czy trzeba przebudowywać Odrę, tylko całą zlewnię. To znaczy nie jest problemem Odra, która płynie w Opolu, tylko woda, która powinna do tej Odry dopływać, a nie dopływa, albo dopływa w takim stanie, w jakim dopływa, a nie w lepszym. W związku z tym, jeżeli mówimy już w ogóle o przebudowie, które jest jednak takim no, inżynierskim pojęciem, którego powinniśmy unikać, kiedy mówimy o wodzie, to raczej powinniśmy myśleć o przebudowie zlewni. Czyli o miejscu. Czyli o powierzchni, z której woda spływa do Odry. Tak? Bo Odra już tylko tą wodę przeprowadza w dół. Jeżeli do niej doprowadzimy wodę w złym stanie, to choćbyśmy tutaj wytworzyli złote góry, to nic z tą wodą nowego nie poradzimy. W związku z tym nowe koryta, oddzielne gałęzie jak najbardziej, bo to powoduje, że woda wolniej nam ucieka ze zlewni. Ale przede wszystkim powinniśmy pracować nad tym, żeby z tej powierzchni, która nam wodę ściąga do rzeki, ta woda odpływała w lepszym stanie i spokojniej, swobodniej, tak żeby cały czas rzekę zasilać, a nie bardzo gwałtownie po opadach. W związku z tym problem naturyzacji nie dotyczy samej Odry, a już na pewno nie jej betonowania, aczkolwiek to jest pojęcie, które raczej jest takim medialnym pojęciem. Nikt chyba takich działań na Odrze nie planuje. Jaka jest zatem szansa na to, by powrócić chociażby do tego stanu sprzed 50 lat? Gdzie widzi Pani szansę, a z drugiej strony, gdzie zagrożenia, których chyba jednak mimo wszystko pojawia się dużo więcej z roku na rok? Przede wszystkim wydaje mi się, że tutaj dużo zależy od polityki, prawda? My chcemy nie wchodzić mocno w politykę, choć ona jest nieunikniona, ponieważ no jeśli zdamy sobie sprawę z tego, że zgodnie z polityką Zielonego Ładu, Europejskiego Zielonego Ładu, w roku 2050 mamy być krajem bezemisyjnym, a nasze ostatnie kopalnie zgodnie z naszymi deklaracjami rządowymi mają być wygaszone rok wcześniej, no to sobie wyobraźmy, że tak naprawdę dopóki będą funkcjonowały kopalnie, no to będziemy musieli niestety solić tą rzekę. I teraz pytanie, w którą stronę to pójdzie? Czy rzeczywiście pójdziemy w bardzo drogie systemy odsalania, połączone z działaniami renaturyzacyjnymi, czyli działaniami, które jednak odtworzą pewne naturalne cechy tej rzeki, żeby ona miała też zwykłą siłę oczyszczania się choćby z biogenów. To jest bardzo istotne, żeby też zadbać o dopływy, wszystkie dopływy Odry i tak naprawdę o każdą jedną rzekę, o każdą jedną jej zlewnię, ponieważ my musimy zrozumieć, że woda w rzece powinna płynąć cały czas, a żeby ona płynęła przez cały czas, nie tylko w trakcie opadów, czy też po opadach, to tak naprawdę musi być ta rzeka zasilana wodami podziemnymi. Tak jak mamy technologię, tak naprawdę jeżeli chodzi o rzekę, o wodę, o naturyzację, to powrót do przeszłości jest lepszy niż bieg w przyszłość. To znaczy te działania spokojniejsze, jeżeli chodzi o naszą ingerencję w koryto, więcej dadzą niż jakieś takie bardzo mocno zaplanowane kanalizacyjne ruchy. To co powinniśmy zrobić? Na pewno powinniśmy działać, tak jak już wspomniałem, w zlewni, w tym zakresie, żeby tą wodę tam zatrzymywać, retencjonować wodę tam, gdzie ona spadnie, spowalniać jej odpływ rzekami niższych rzędów, czyli tymi mniejszymi do Odry, do innych dużych rzek. I powinniśmy tutaj pracować nad tym, żeby ta woda jak najpóźniej dopływała, bo w momencie, kiedy pada, to w głównych rzekach jest woda. Nie ma jej później, kiedy ta woda już odpłynie i wtedy powinna nam spływać woda ze zlewni. W związku z tym ta retencja, naturyzacja,
To jest pojęcie, które nie dotyczy samej rzeki, którą chcemy leczyć, tylko musimy do niej doprowadzić dobre lekarstwo. Patrzyła Pani na Odrę w Opolu i jaki ma Pani ogląd? No bo teraz z perspektywy tutaj, naszej aglomeracji, jako aglomeracji Opola, patrząc na to, co Pani mówiła o aglomeracji śląskiej, co sądzić o Odrze w Opolu? Opole, przez to, że choćby tutaj odbywa się pierwsza de facto w Polsce debata skierowana do społeczeństwa, debata, na którą przyjeżdżają eksperci z całej Polski, bo uważamy, że warto właśnie tłumaczyć ludziom, bezpośrednio ludziom, nie przez pryzmat innych mediów, ale w takim bezpośrednim kontakcie, tłumaczyć rzeczne problemy, rzeczne sprawy. Ja widzę tutaj potencjał w ludziach. Jest siłą, jest chęć do tego, żeby chcieć zrozumieć, gdzie są problemy, żeby chcieć tak naprawdę dobrej wiedzy, edukacji i rozmowy, tak, uczenia się od siebie nawzajem, bo żyjemy w przekształconym ekosystemie. My nie dążymy do dzikości, my dążymy do tego, żeby po prostu pogodzić nasze potrzeby z tym, co nam pięknego daje przyroda.